Dzień dobry Państwu. Kamil Klimczak, kolejny komentarz narodowy w takiej scenerii, trochę nietypowej, ale powiedzmy, że staramy się tu rozwijać trochę. O czym dzisiaj? Dzisiaj o marszu Towarzystwa Studentów Polskich, jaki odbył się w Warszawie dnia 14 grudnia. A co do którego, ja tak to określam, że pewne środowiska czasem nie mają co robić w święta Bożego Narodzenia. Są to zwłaszcza środowiska lewackie, ale nie tylko. O tym będzie i ten, i następny komentarz, których kompletnie nie miałem zamiar nagrywać. Ale tak się stało, że wynikła taka konieczność. Otóż taki lewicowy portal Strajk.eu wysłał najpierw swojego redaktora na ten marsz. Ten redaktor zachowywał się niezwykle prowokacyjnie. Ja byłem bardzo zdziwiony, aż że nie został po prostu wykluczony z manifestacji. A w Wigilię, no właśnie to chodzi o to, że chyba nie mają co robić przez święta. W Wigilię pojawił się taki dziwaczny reportaż na portalu. I tutaj kilka wycinków. Najpierw, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Są studentami Uniwersytetu Warszawskiego, jednak swoją alma mater nazywają pomnikiem Żydokomuny. Uważają się za obrońców normalności, jednak przeciwników politycznych chcieliby wieszać na drzewach. Marzy im się Wielka Polska, a środkiem do jej realizacji miałaby być wojna. Przedawkowanie gier komputerowych, a może smutny efekt prawicowej indoktrynacji. Wybrałem się na demonstrację Towarzystwa Studentów Polskich, aby przyjrzeć im się z bliska. A komuniści to nie ludzi! To nie ludzie! Komuniści! A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści! A chcecie wieszać ludzi! Chcecie zabijać ludzi! A Uniwersytet Warszawski póki co niezbyt pomaga w tej walce, to znaczy jakoś nie przyczynia się zbytnio do walki z tym ekstremizmem. No, ale słyszałem o przypadku, ostatnio pewien student o poglądach ekstremistycznych stanął właśnie przed komisją uniwersytecką, właśnie ze związku z jakąś działalnością chyba sprzeczną ze standardami społeczności akademickiej. Z drugiej strony spaceruje on sobie jeszcze dodatkowo z mieczykiem Chrobrego, czyli znakiem, pod którym realizowano pierwszy etap zagłady Żydów. Na pewno wolelibyśmy, aby studenci i studentki dużo bardziej angażowali się w taką działalność, choćby w taki sposób, że pisaliby do nas z informacjami o tych studentach, którzy gdzieś tam próbują nawoływać do jakichś antymarksistowskich zgromadzeń. W mojej ocenie, bazując na obowiązującym prawie, to jak najbardziej jest materiał po pierwsze na rozwiązanie takiej demonstracji, a po drugie materiał na ściąganie osób, które takie okrzyki wznosiły. Słyszymy z różnych hierarchów Kościoła katolickiego, że katolicy są jakoby w Polsce prześladowaną mniejszością. No tak oczywiście nie jest. To jest wygodny chwyt retoryczny po to, żeby usprawiedliwiać swój nienawistny czy agresywny język. Proszę zauważyć, że to się jakoś tak dziwnie spina z polityką zagraniczną Rosji. Rosjanom jest na rękę wspieranie Iranu jako takiego, jest wspieranie sojusznika Iranu w Syrii, znaczy Asada. Na rękę jest walka z Ameryką, walka z Izraelem, walka z Unią Europejską, walka z demokracją, z tolerancją dla osób LGBT. To wszystko się wpisuje w politykę rosyjską. Tak być nie powinno, powiedział mecenas Adam Kuczyński. Ja może dodam, że was tam być nie powinno, was nie powinno być na uniwersytecie. Dla was też nie ma miejsca w ramach społeczeństwa demokratycznego. Bardzo ciekawa sprawa. No cóż, żeby się tak odnieść po kolei jakoś, to zacznijmy od tego, że no to na wstępie pan redaktor Nowak mówi, że środkiem do realizacji ich celów miałaby być wojna. Możecie Państwo obejrzeć, to co prawda też nie jest żywy zapis manifestacji od początku do końca, tak się po prostu nie da.
ale obejrzeć relację, którą myśmy zrealizowali, która jest na Chrobrym Szlaku z tego marszu. Tam nic nie pada o wojnie. Skąd sobie to redaktor wykoncypował? Bóg raczy wiedzieć. To, że w ogóle tym środowiskom lewicowym nie mieści się w głowie, że ktoś może sprzeciwiać się tak ubóstwianej demokracji. No, wydaje się, że w państwie właśnie demokratycznym wolność słowa powinna obejmować wszystkie poglądy, ale nie. Nie ma wolności dla wrogów wolności. Tą zasadę wyznają nasi lewicowi. Nie, mówię lewicowi przyjaciele, nie. Można mieć lewicowych przyjaciół, ale ci panowie na pewno do nich nie należą. Dalej wypowiada się pan Dominik Puchała ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. On jest studentem, widzę, że już z matematyką nie najlepiej, mówiąc, że tam pojawia się kilkanaście osób. Ja na tym marszu widziałem kilkadziesiąt, no pewnie około tam. Trudno określić, pewnie z 60, może nawet 80 osób było na tej manifestacji. No ale komuż matematyka jest potrzebna? Wystarczy zobaczyć dowolny odcinek programu Matura. To bzdura, żeby się o tym, proszę Państwa, dokumentnie przekonać. No i tam w wypowiedzi pana Puchały pojawia się wątek Konrada Smuniewskiego, który ma obecnie postępowanie dyscyplinarne za swoją działalność i za poglądy. Pan Puchała bardzo narzeka, że Uniwersytet Warszawski się nie przyczynia zbytnio do walki, prawda, z tą straszną rzeczą, z tymi faszystami, nazistami. W ogóle za sam tytuł tego materiału, gdzie jest zawarty pasus o naziolach, to tych ludzi należałoby po prostu pozwać. No. Z drugiej strony, jeśli za każdym niszowym portalem, rozumiem, jeśli nie będzie taka sprawa podjęta, bo jeśli byśmy się chcieli uganiać za każdym niszowym lewackim portalem, który wypisuje podobne bzdury, to byśmy nic nie robili, tylko nie wychodzili po prostu z sądu. Zresztą tam właśnie pan redaktor Nowak znowu kolejny swój pasus daje o standardach społeczności tam studenckiej czy akademickiej. Dla mnie to jest bardzo dziwna koincydencja, dziwna zbieżność z tymi osławionymi standardami społeczności, czy to tam YouTube'a, czy Facebooka, które wszyscy z nas kiedyś tam łamaliśmy, dostaliśmy notorycznie jakieś bany za jakieś pierdoły. No właśnie, oni lubią. Ci lewacy to lubią wyznaczać te standardy społeczności, żeby potem swoich przeciwników po prostu eliminować. Pan Puchała wypowiada również kolejną piramidalną głupotę, która wskazuje na to, że kompletnie nie wie, o czym mówi. Mówiąc, że ja to sobie wynotowałem, że paraduje, to mowa o Konradzie Smuniewskim, że paraduje z mieczykiem Chrobrego i pod tym znakiem dokonywał się pierwszy etap zagłady Żydów. No wiadomo, że oni oczywiście walczą ciągle z jakimś faszyzmem nieistniejącym, z antysemityzmem, który... No właściwie to wszystko zależy od definicji dzisiaj, jak to zdefiniujemy. Tak naprawdę antysemityzm, o tym, kto jest antysemitą, decydują Żydzi według własnych antypatii. Natomiast no jeśli by do tego podejść z takiej perspektywy ściśle historycznej, no to termin zagłady Żydów jest zarezerwowany dla tego wydarzenia, które miało miejsce w trakcie II wojny światowej, określane mianem Holokaustu przez historyków. Trudno domniemywać, że z tego co wiem, hitlerowcy nie posługiwali się mieczem Chrobrego, a o różnych zajściach, wywoływanych zresztą często przez społeczność żydowską, ale to nie program historyczny, może kiedyś się nad tym głębiej pochylimy. Te zajścia w latach 30. między Polakami a Żydami, często przecież prowokowane również przez Żydów, trudno określić mianem
zagłady. No ale niektórzy domorośli historycy, również z naszej strony, takie głupoty pisząc o pogromach dokonywanych przez narodowców w dwudziestoleciu i pisząc o narodowym socjalizmie po polsku. No. Cóż, głupota nie ma barw politycznych, powtarzam to od lat. No, tu jeszcze popisuje się pan redaktor Nowak rzekomą swoją znajomością życia studenckiego, że studenci by takiego prawicowca wyśmiali. No, śmiem wątpić, znaczy większość naprawdę z tej tak zwanej społeczności akademickiej, chociaż ja strasznie nie lubię tego słowa, ono jest takie szumne i w ogóle, ale ma tyle pokrycia w faktach, co szkoda gadać. Ale cała ta społeczność to ma w większości najczęściej po prostu to wszystko w niezwykle głębokim poważaniu. Taka prawda po prostu. Taka prawda. No tu znowu się pojawia pasus ze strony tego Puchały o młodocianych faszystach. No kolejny przytyk do ewentualnie ścigania tego człowieka, no ale to nie przypuszczam, żeby to coś dało, ale to oni to najpewniej robią po prostu z tego, że mają kompletnie spaczony aparat pojęciowy. To jest właśnie broń tej współczesnej lewicy. Ona zmienia pojęcia. No i tutaj duża praca na odkłamywanie tych pojęć. No i jeszcze ten pan po prostu, to już jest dla mnie szczyt wszystkiego, ponieważ tutaj mówią o wspólnocie, o społeczności tego, a ten pan zachęca do donoszenia na studentów, którzy, uwaga, nawołują do jakichś antymarksistowskich manifestacji. Gdzie tu wolność? Gdzie demokracja? No, to wiadomo, wiemy, tylko dla swoich. Ja jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, ponieważ ja, co prawda, zajęło mi to trochę czasu, ale przeszedłem tą drogę z tolerowania systemu demokratycznego do bycia zdecydowanym przeciwnikiem. Natomiast myślę, że tak jak i duża część tych uczestników manifestacji warszawskiej, to wyznaje taką zasadę, że dopóki system demokratyczny obowiązuje, to bawimy się według tych reguł. No ale panowie no już tak bardzo by chcieli to dać w palnik i kolejny etap rewolucji swojej, tej czerwonej. Tyle, że już ze sztandarami demokratycznymi, a nie dyktatury proletariatu przeprowadzać. A potem pojawia się drugi osobnik, przedstawiony jako radca prawny, jak Adam Kuczyński z Nigdy Więcej. Znaczy, jak on wygląda, to Państwo sami widzieliście. No, zazwyczaj prawnicy mi się kojarzą raczej z takim, to wstrzymaniem pewnego poziomu, choćby przy wystąpieniach publicznych. No ale cóż, no może lewicowi prawnicy tak się czasem buntują. No ciekawe, czy na salę sądową też ten pan by tak przyszedł. No ale on twierdzi, że oczywiście należało rozwiązać tą manifestację i należy ścigać jej organizatorów i uczestników, nie podając przy tym jakichkolwiek dowodów, bo najprawdopodobniej żadnych konkretów ten człowiek nie potrafiłby sformułować, takich konkretów, które by się dało po prostu obronić jakoś w sądzie. No cóż, no, kolejny przypadek, nie pierwszy, nie ostatni, naginania faktów do tezy. No tutaj również pan mecenas się popisuje tym, że twierdzi, że no, katolicy mówią, że oni są prześladowani, a nie są, tylko usprawiedliwiają swój nienawistny język. Oj, proszę pana, ja nie przypominam sobie sztuk piących z wielkich myślicieli lewicowych i nie mówię tu z sarkazmem, bo być może i na lewicy znalazłyby się jakieś postacie wybitne i warte uwagi.
Natomiast z katolików i z wiary katolickiej można kpić. No i oczywiście w pewnym momencie jest też ten, to widzieliście Państwo, to, że to jest ta cała manifestacja i taka działalność właśnie tych strasznych faszystów wpisuje się w politykę rosyjską. No cóż, dzisiaj, zwłaszcza po tym, co zrobił niedawno prezydent Putin, a do tego się pewnie kiedyś też trzeba będzie odnieść, trudno popierać politykę rosyjską. Natomiast to pokazuje, chodzi mi zupełnie o co innego, to pokazuje, że ta tak zwana kawiorowa lewica niczym się nie różni od tych wszystkich sił w Sejmie i Platformy i PiSu, które zawsze wiernie w wykonaniu dyrektyw płynących czy to z Berlina, czy z Waszyngtonu będą nas nastawiać na głównego wroga, czyli na Rosję. Niezależnie od tego, czy istnieją ku temu jakiekolwiek podstawy, czy też nie istnieją, ci ludzie wpisują się w dokładnie ten sam schemat działania. Tak, straszenie Rosją, wpisywanie się w politykę rosyjską. W ogóle nie wiem, jak ten człowiek to sobie wykoncypował. No, ale dobra. No i na koniec pan Nowak popisuje się właśnie z lekcją miłości i demokracji, mówiąc, że was na uniwersytecie tak być nie powinno i że w społeczeństwie też nie ma dla was miejsca. Cóż, no ja nie będę mówił towarzyszu Nowak, bo tak się powinienem chyba zwrócić. Gdzie dla was jest miejsce? Powinno się takiej formy chyba do tych ludzi używać. Towarzyszu wam, partia stwierdziła i tak dalej, ta cała nowomowa z poprzedniego systemu, bo to widać, że jest ich świat. Ale cóż, no to są wierni wyznawcy demokracji ludowej. Demokracji, gdzie, prawda, oczywiście jest pluralizm, można sobie wybrać między koncesjonowaną prawicą, koncesjonowaną lewicą, jeszcze jakieś może koncesjonowane centrum. Natomiast nie ma wolności dla wrogów wolności. Ci ludzie się, co prawda, cały czas dość skutecznie kompromitują. Natomiast uznałem, że warto się do tego odnieść, ponieważ oni też próbują nadać tym swoim stronkom propagandowym wymiar medialny. A to nie jest dziennikarstwo, to jest po prostu propaganduwa rodem z dziennika telewizyjnego. Kiepsko to wychodzi, no, brakuje tylko jakiegoś umundurowanego speakera. Natomiast cóż, no pewne rzeczy trzeba naprostowywać, bo tak jak powiedziałem, no pewnie organizatorzy nie zdecydują się na drogę sądową z prostej przyczyny, że w Polsce również dzięki postępom dobrej zmiany droga sądowa jest cały czas nieefektywna. Poza tym, gdybyśmy mieli pozywać, gdybym nawet ja miał pozywać każdego barana, który przeinacza pewne rzeczy, czy po prostu atakuje nasze środowisko, bym nic nie robił, tylko nie wychodził z sądu. Już na życie by nie starczało czasu, nie mówiąc już o jakimś po prostu pokryciu kosztów tego wszystkiego. Więc cóż, no, tym akcentem kończę ten komentarz i zachęcam serdecznie do jego jak najszerszego możliwie rozpowszechniania. Ponieważ no, trzeba dać odpowiedź takim lewicowym kłamstwom, które potem i w razie potrzeby bardzo łatwo przebiją się do mediów głównego ścieku, a ta wersja prawdziwa, no to już nie będzie takie proste i zachęcam też do obejrzenia naszej relacji
z marszu Warszawa Wolna od Lewicy, tego marszu Towarzystwa Studentów Polskich 14 grudnia. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce.